Kolejny druk. Projekt wyrażenie zgody na udział od 2014 roku bonifikaty w wysokości 90% dla pogotowia opiekuńczego KKO od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 370 w powierzchni 1,8983 hektara położonej w obrębie 22 jednostka ewidencyjna w Śródmieście w objętych księgach wieczystych numer KL1P/00466612 stanowiącą własność gminy Niskich Kraków, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1400. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Witkowi. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na obniżenie ustalonej opłaty z tytułu trwałego zarządu dla jednostki pogotowia opiekuńczego w Krakowie w ten sposób, żeby w chwili obecnej po udzieleniu tej bonifikaty opłata wynosiła 730 zł 80 groszy zamiast 7308 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że będę odbywał pierwsze czytanie projektu zgodnie z paragrafem 26 ust. 2 Krakowa. Określam termin wprowadzenia poprawek na 3 września 2013 roku godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 5 września 2013 roku godzina 15.